Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Przebywani wśród wyrzutków. Większość z nas posiada wyidealizowany obraz Jezusa. Jakkolwiek niejednokrotnie słyszeliśmy, że przybywał on pośród ludzi nieakceptowanych w społeczeństwie. Nasze wyobrażenia w tej kwestii albo są niedostateczne, albo przesadzone. Zamiast spokojnie starać się zrozumieć, co ten aspekt życia mistrza powinien oznaczać dla nas dzisiaj osobiście, nierzadko wykorzystujemy jego przykład, by krytykować się nawzajem za to, że jesteśmy zbyt konserwatywni wobec niektórych osób. Należy jednak przypuszczać, że uważne zbadanie relacji Chrystusa z ludźmi napiętnowanymi społecznie w jego czasach wprawi większość, jeśli nie wszystkich, w nas niemałe zakłopotanie. Przeczytaj podane wersety. Jakie przesłanie jest w nich zawarte? Mateusza, rozdział 9, werset 10-13. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jezusa. Co widząc, faryzeusze mówili do uczniów Jego: dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. 11, werset 18-19. Albowiem przyszedł nie jadł, nie pił, a mówią: demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł, pił, a mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwienia została mądrość na podstawie swoich uczynków. Łukasz, rozdział 5, werset 32. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. 1 Koryntian, rozdział 1, werset 26-28. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, iż niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał i Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co zgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Jeśli zastosujemy powyższe wersety do naszych czasów, wyobraźni możemy ujrzeć Jezusa przebywającego w towarzystwie ludzi o wątpliwej moralności i jadającego wraz z nimi, co w tamtych czasach stanowiło oznakę wspólnoty. Możemy sobie wyobrazić, jak wyglądają i zachowują się ci ludzie, a tymczasem mistrz bez wahania przyjmuje ich zaproszenie. Co ciekawe, od samego Jezusa dowiadujemy się o najpoważniejszych zarzutach czynionych mu przez jego wrogów. Między innymi, że jest on żarłokiem i pijakiem. Takie oszczerstwa nie podziałałyby przeciwko Janowi Chrzcicielowi czy Gandiemu, ale wobec kogoś, kto tak dużo i często mówił o przyjęciach i ucztach, wydawały się trafne, nawet jeśli były przesadzone. Oskarżenia te były całkowicie bezpodstawne. Oskarżanie Zbawiciela świata o upijanie się i przejadanie się było przejawem podłości. Czego możemy się nauczyć z tych wersetów i w jaki sposób powinniśmy zastosować je we własnym życiu? Czego nie powinniśmy stosować? Zanim odpowiesz, zastanów się, w jakim celu Jezus przebywał z tymi ludźmi. Jak pomaga nam to zrozumieć praktyczne zasady, którymi powinniśmy się kierować w tej kwestii? Dziękujemy.